Cześć. Co ty tu robisz? Gdzie jest Grzesiek? Grzesiek pojechał do rodziców. Kuzyn spał w moim pokoju, więc postanowiłem, że przeniosę się tutaj. A mogę z tobą trochę pobyć? Pewnie, siadaj. Piotrek się do ciebie odzywał? Nie, a do ciebie? Też nie. Boję się o niego. Chyba znowu bierze. Przykro mi, a ty jak się trzymasz? Ciężko. Chciałabym z nim pogadać i znaleźć go. To jest nóż Piotrka, co on tu robi? Może Piotrek dał go Grześkowi? Nie, ten nóż to jest pamiątka. Piotrek dostał go od ojca. Ty coś wiesz? Nie, to nic takiego. No. Dobra, Grzesiek się pożarł z Piotkiem o ciebie i to tak ostro. Grzesiek coś mówił, że Piotrek to zwykły ćpun i ci zniszczy życie. Pobili się. Kiedy? To było w tym samym dniu, kiedy Piotrek zniknął. Ania? Co ty tu robisz? Skąd masz ten nóż? Piotrek mi go dał. Kłamiesz, co mu zrobiłeś? Nic mu nie zrobiłem, co umiałem zrobić? Zabiłeś go. Co? Oszalałaś? To skąd masz ten nóż? Dobra, Piotrek mnie okradł, kasę przećpiał i dał mi między innymi ten nóż pod zastaw. Nie wierzę ci, Marcin powiedział, że się pokłóciliście. Serio, Marcin? No powiedziałem tak, jak było, no. Dzwonię po policję. Oszalałaś? Odbiło ci? Mnie też zabijesz? Zwariowałaś. Cała się trzęsę. Czy to możliwe, że Grzesiek zrobił coś Piotrkowi? Przecież nawet jeśli Piotrek znowu ćpa, to nie wyjaśnia jego zniknięcia. Czuję, że coś mu się stało. Coś bardzo złego. Ania chce jak najszybciej zawiadomić policję o zaginięciu Piotrka. Proszę, niech pan wejdzie. Tędy, tak? Tak, tutaj. O, dziękuję. Ania! Jesteś tu? O. To już dobrze, że jesteś. Strasznie się boję. Nic nie wzięłaś? Nie, ale niewiele brakowało. A wiedziałem. Czułem, że tak będzie. No, nie powinnaś tu mieszkać. Nie, odkryłam coś. Grzesiek zrobił coś Piotrkowi. Ja muszę zadzwonić na policję, tylko padł mój telefon. Pożycz mi swój. Czekaj. Spokojnie. Nie ma czasu. Ja zdążę jeszcze uratować Piotrka, tylko działajmy. Aniu, stop. Wszystko mi opowiesz. Ale nie tutaj, wróćmy do domu. Piotrek. Obiecuję ci, że pójdziemy na policję. Tam wszystko im opowiesz. Ale najpierw wróćmy do domu. A Dominika? Popiera moją decyzję. Chcę, żebyś wróciła. Przecież jesteśmy rodziną. Nawet nie zdążyłam się rozpakować. No tym lepiej. Chodź, zabierzemy to. Pomogę ci. Tak strasznie się boję. Jestem przerażona na myśl o tym, co dzieje się z Piotrkiem. Gdybym wzięła leki, mogłabym choć na chwilę się uspokoić, zapomnieć. Ale wiem, że nie mogę. To tylko pogorszyłoby sprawę. Muszę wziąć się w garść. Z pomocą brata na pewno mi się uda.